Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I dzisiaj pewnie się zajmiemy kolejnymi zadankami w... no, w obozie piratów. I musimy się zawrócić właśnie. Tylko teraz tak... Kurczę, za bardzo mi się tam nie chce iść, ale zaraz nie tędy. Troszkę się zgubiłem, wiecie, kurczę. Nie wiem, którędy iść teraz. Ej, tędy? Właśnie nie wiem, czy tędy. Chyba tędy, tak mi się wydaje, na pewno. No, tędy, tak, na 100% tak. No dobra. Idziemy wykonać kolejne zadanko. Już wiem, gdzie gdzie on jest, ten gościu, tylko coś go nie widzę. Aha. Nie ma. A, nie ma go, kurczę. No, trochę lipa. Aha, nawet nie chcę wskoczyć w piruny bezi. Dobra, zaraz jakoś wyjdziemy, spokojnie. Dobra, mam. Dobra, tu mamy kogoś. Tylko nie wiem kogo, Owen, ta. No dobra, porozmawiajmy z nim. Co się dzieje? Mój kompan Malcolm gdzieś zniknął. Zostaliśmy zaatakowani przez topielce. Trochę ich było, więc zwialiśmy do jaskini. Niestety, jedna z tych bestii Malcolm rzucił się, żeby ją odpędzić i wpadł razem z nią do jakiejś... jamy. Wylądowali w wodzie, bo słyszałem, przez chwilę słyszałem odgłosy walki. Nie wiem nawet, czy Malcolm żyje. Jak mogę zejść do tej rozpadliny? Trzeba albo zejść po ścianie, albo zeskoczyć. Henry czeka na dostawę drewna do budowy palisady. Najpierw muszę się dowiedzieć, co się stało z moim kumplem Malcolmem. Aha, no właśnie, aha, dobra. Okej, to tak, no niestety. Ale kurde, błąd zrobili. Malcolm, nie Malcolm, tylko Malcolm. Ale cóż, dobra. Tu coś mamy ciekawego, czy nie mamy? O Jezu! Serio, ja mam tam... Czy was zaproszę? No chyba sobie jaja robita... What the fuck? Co to było? Dobra, co my mamy w ogóle zrobić? Czekajcie, kurde, nic nie widzę tu. Serio? No dobra, musimy pewnie... No. Dobra. Cholera, jasne, nie wiem, gdzie mam płynąć. Tam? Czy tam muszę iść? Chyba tutaj. O kurde, zaraz padnę. Oh my god. Tu coś mamy? Czekajcie sobie życia. Po troszkę, kurczę. Jak to? Straciliśmy, ale... Kurczę, jakoś tak mi się nie chce mówić dzisiaj w tym odcinku. Troszkę jestem przeziemiony dlatego, ale postaram się jeszcze. Postaram się coś tam mówić. O kur! Czekajcie. Cholera jasne. Dobra, jakoś nam się udało. Cholera jasna.
O kur! Ty skór... Co za skórny syn? Z tego topielca, ja pierdzielę. Jaki skór... Jaki skurczy syn z tego... czegoś. No. Bierz czwórkę! Lera jasna. No właśnie. Gdzie one są? Tam jest, kurde. Frajerze, ty dedaj. No dedaj, kur... Nie mogę z wami. Boże! No wreszcie padłeś. Ole, lagujesz! Ja pierdzielę. Dobra, chyba wszyscy, co nie? No okej, fajnie. Mamy Malcolma. Kamienna tablica walki bronią dwuręczną 3. Wow! No kurde, zajebiście. Tylko tak. Aha, i muszę znowu i... Oj, znowu iść tędy muszę. Co jest? Myszka mi nie działała przez chwilę. Dobra, już działa. Kurde, nie chcę się za bardzo iść tam. Znowu tędy, ja pierdzielę. Dobra, jakoś damy radę, spokojnie, zaraz. Sobie stąd wyzbieram wszystko. Oj, dobra, kurczę. Tu mamy złoto jeszcze. Wow, ile złota, no nieźle. Pochodnia, grog mamy nawet fajnie. Nie ma czego plądrować. No właśnie, nie ma niczego plądrować. Nic tu nie ma. No, chciałem złoto wziąć, a nie u niego przeszukać coś tam. Dobra, idziemy jeszcze, idziemy tędy z powrotem. Jeju, jak. Za bardzo mi się kurczę blade. Nie chcę iść, ale muszę. No. No właśnie, o to chodzi. Cholera jasna. Aha, tędy. No dobra, jesteśmy z powrotem, fajnie. Tylko tak. Chwila. O kurde. Serio? Tędy muszę iść? Znaczy... Kurde, ja źle... Jak, dlaczego źle poszedłem znowu? What the fuck? No nie wierzę. Źle poszedłem. Really? No dobra. Chwila. Tamtędy. Może... Chwila, zaraz. Źle poszedłem znowu. Oj, Boże! Kurde! A, dobra, wiem. Dobra. Jeszcze raz, kurde! Lera jasna. Się chyba dzisiaj tutaj wkurzę przy tym pływaniu. Jak ja nie lubię pływać tędy. Tamtędy muszę iść, a nie... O Jezu. Mówię, nie cierpię tutaj pływać w tym... W guciku. O nie! Życia stracę, ja pierdzielę. Nie wierzę. No nie. Serio. Oh my god, nie. No, tędy. Nie! Masz kurde, tam nie wpływać, tam znowu, bo się chyba wkurzę zaraz. No już nie ma go, już się zbugował. Dobra, tylko chwila. Aha, dobra, okej, okay, to tutaj trzeba jednak tutaj skoczyć, dobra. Chwila, muszę sobie uzdrowić na razie życia. Szczaw królewski, really. Ojeju, jak ja nie lubię tutaj uzdrawiać się, jeju. O.
Dobra, tu mamy tak. Tu trochę tego trzeba, kurczę, zużyć tych, wiecie. No, skakuj! Cicho bądź, kurde! Co za pies. Będzie szczekał, kurde, jak zwykle. Dobra, jesteśmy... Gdzie my jesteśmy teraz? Aha, sobie przypominam już o miejsce. Fajnie, dobra. Kurde. Ja nie lubię, jak ten pies szczeka w piruny. Kurde, to jest takie denerwujące. Bo ludzie widzi, kurde, z parapetu i dlatego tak szczeka. No ale co ja będę mówił, kurde. Nie! Co jest? Aaa! Nie! Wypierdzielaj! Pierdzielaj ty! Suko ty! No nie! Oczep się! Oczep się ode mnie! Oczep się ty! Oczep się! Oczep się! No, dobry, dobry pie... Dobry piesiu! Dobry piesiu! Masz! Masz, koniec. Haha, dead. Beka. Co ty mam? Co my tu mamy? Nie, tylko nie gobliny do jasny. Oh my god. Jaka kurka, bo ona nie cierpie goblinów. Jezu, kto to wymyślił? Jeju. Zobaczymy jeszcze, ale ja to będę wielokrotnie powtarzał. Zobaczymy, jak oni zrobią. Wiecie gdzie? W tej nowej grze właśnie, Alex, którą dopiero jednak, ja mówiłem kiedyś mówiłem właśnie, tylko poprawię się teraz jeszcze raz. Ona dopiero będzie w 2017 roku dopiero wyjdzie ta gra. No ale powiem wam tak, może i dobrze, że dopiero za 2 lata wyjdzie ta gra, no praktycznie za rok już tak, bo już mamy praktycznie koniec, no grudnia już, no prawie. I... Z drugiej strony może dobrze, że ona wyjdzie dopiero w 18, ponieważ przez ten czas, jak wiecie, ponagrywam te właśnie wszystkie serie, te co zacząłem i tak dalej właśnie. Ale z drugiej strony też może źle, ponieważ nie mogę się doczekać od tej gry. Wiecie, ale jak ja zobaczyłem sobie wymagania tej gry, to aż powiem wam, się zdziwiłem. Kurde, 6 giga RAM-u na minimalnie trzeba mieć, a co mówić na rekomendowanych, kurczę. No powiem wam, trzeba jednak postarać się o kompa dobrego. Ja mam 12, to tam może wejdzie mi, ale kto wie. Nie będę nic mówił przecież na razie, niestety, bo niektórzy jeszcze mają gorsze komputery mają. Na przykład mają, nie wiem, 2 giga RAM-u, 4. Jesteś naprawdę odważny, wiesz? Ja nigdy bym się na to nie zdobył. W chwili obecnej właśnie na przykład ktoś ma... Henry czeka na dostęp. Dobrze. Idź i powiedz. Okej, dobra. Ja jeszcze tam wrócę do tego. Pamiętam, że niektórzy mają... kurczę. Oj. Masakryczne podespoły komputera. Na przykład jeszcze niektórzy mają... karty zintegrowane właśnie, na przykład Intel, jakaś tam HD, nie wiem, nie orientuję się za bardzo w tych zintegrowanych. Ja też mam zintegrowaną, ale ja mam też GTX właśnie, no 750 właśnie. Ale ja nic nie będę mówił, cicho bądź! Kurde, będziesz szczekał w piruny. Człowiekowi nawet, kurczę, nie da powiedzieć, że będziesz szczekał tylko w piruny. Dobra. Niektórzy właśnie jeszcze mają zintegrowaną, ja też mam podajże. Nie wiem, nie orientuję się za bardzo. Wiem, że mam kartę graficzną GTX 750, tylko tyle wiem. I dwurdzeniowy procesor, ale pewnie go sobie zmienię za jakiś czas. Zobaczymy na jaki jeszcze. Bo mogę do tej płyty głównej na przykład jeszcze dodać Intel Core i5, i3 chyba, Intel Pentium właśnie taki jak mam w tej chwili obecnej. I Intel Core i7, tylko właśnie jest problem, wiecie, bo do cholery jasnej, jak mam wiedzieć jaki procesor, bo Intel Core i7 jest bardzo dużo do jasnej ciasnej,
A nie wiadomo, która właśnie jest dobra, wiecie. No właśnie, ale Intel Core i7 to jest właśnie najlepszy procesor, jaki istnieje do tej pory. Jeszcze jest właśnie Intel Xeon, który ma ponad... Nie wiem, czy wierzyć w to, czy nie wierzyć, czy to są bajki, czy to nie są bajki. Ponad 36 rdzeni, ale ja w to nie wierzę. Na pewno ma więcej, na pewno nie ma więcej niż 36, tylko może 10. Ale też ostatnio, to było już kilka dni temu. Kurde, noga mnie boli, oj dobra. Cicho bądź, kurde, nie szczekaj już. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy widzieliście, na przykład, kurde, noga mi zmilkła, aj, dobra, nieważne, uroka na przykład, kupił sobie, aż się zdziwiłem, Intel Core i7, 8 rdzeni, wy to, kurde, wyobrażacie sobie, i jeszcze kartę graficzną, 6 gigas, oj, jego to dużo wyniosło kasy na pewno, u mnie to 2,5. Tam jeszcze jakieś tam doliczać można VAT, czy jakoś tak, to około 3000. Ale co ja będę mówił przecież, niektórzy mają kurde kompa za 2000, na przykład 1500 i się kuźwa cieszą, a nie, na przykład nie wiem, za 7000, kurde. Po co komu taki kurde komputer? Ja tego powiem wam, kurka wona nie ogarniam. Kurde, wszystkie gierki wejdą na full, na pewno, może na minimalne, ale po co komu kurde... No, żeby właśnie gra chodziła na rekomendowanych, na full. Po co to komu? Ja tego nie ogarnię. Na przykład tu mnie GTA 5 kiedyś, nie wiem, chodziła w 30 klatkach i co? Jakoś kurde się, jakoś nie mam dobrych parametrów tego kompa i jakoś żyje. Ale też, na przykład właśnie procesor też właśnie jest potrzebny do tego, ponieważ dwa rdzenie. No, jest mało po prostu mało jest. Powiem wam tak, kurde. Wiem tylko, że najlepiej mieć 4 rdzenie i tylko tyle, powiem wam, bo ja się za bardzo nie znam na tych procesorach. No, wymienić procesory to ja kuźwa umiem, ale powiedzieć, który wydajniejszy, a który nie, to cholera wie, jak to zrobić, ale co ja będę mówił przecież. Nie będę nic wam mówił na razie, bo i tak się nie znam na tym za bardzo. Owen dostarczy doskonale. Czas już na... Co się dzieje? Dobra. Z Markol... Nie żyje. Miał nielichego pecha, co? No, no to miał, twoja miał. Nagroda. Och, dziękuję, fajnie. Ale... nie obrażajcie się na mnie, ale... Pewnie też się zgadza się ze mną. No, też nie, nie mam pojęcia o tym, wiecie jak to jest. No się chodzi na tego, na ten profil, ale to nieważne już. Się to chodzi, co nie? Bo trzeba do szkoły chodzić, żeby chociaż coś wiedzieć właśnie. Tak. I tak dalej, i tak dalej właśnie. Oceny zbierać. Nie, to już nic nie dziwi. Co tam jeszcze? Nie wiem. No, na pewno chodzić do szkoły trzeba, kurczę. Ale co ja będę mówił przecież. Co? What the fuck? Wow. Dobra, okej, okay, jedną misję wykonaliśmy teraz. My nie mówili co innego. Okej, okay, Naprawdę w to wierzysz? Dobra, porozmawialiśmy z nim jeszcze, czy nie? Właśnie, sobie teraz porozmawiamy z każdym. Przecież. Wróciłem z Korinis i czekam na powrót kapitana Grega. Ta, co ty nie powiesz? Widziałem Grega w Korinis. Naprawdę? Niech to dia... Powinien już dawno wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Korin, ale nie dzisiaj. Dopiero co wróciłem. Myślisz, że ja mam lepiej? A jak? Spotkałeś kiedyś Kruka? Teleportacja chyba. Stałem wtedy na straży z Henrym. Widzieliśmy, jak Kruk zostawia swoich ludzi w wieży stojącej kawałek na południe stąd. Skoro zostawił ich tak blisko, widziałem też, jak obchodzi się z ludźmi, którzy nie okazują posłuszeństwa. Kiedy ktoś pokaże choć cień niesubordynacji, może stracić głowę. Uważaj na Kruka. Dobrze ci radzę. Ale też wrócę do tego... do tych parametrów tego... Pana Rymy, pana Roka, pana Remigiusza, to nie będę przecież do niego mówił po imieniu, co nie? Przecież oni są wiele starczy ode mnie. O 30 lat. Dobra, przesadzam, może 20.
Bo mam teraz w tej chwili 17 jeszcze, ale dobra, nieważne już. Nieważne, to ja, nie bo to ja wam to mówię przecież. Ale dobra, niektórzy będą pewnie chcę wiedzieć, ale kiedyś wam chyba mówiłem to już. Nie pamiętam, już wiecie, bo to było... Oj, tych rzeczy, ja tych mówiłem wiele, wiele. A, do jasnej, ciasnej już nie pamiętam w ogóle. Nic nowego. Dobra. Naprawdę? Co chciałem powiedzieć, Jezu. A, co do tego, co do tych podzespołów właśnie komputera tego. Słyszałem coś innego. Tego Roka, znaczy pana Remigiusza, tak powiem. Nie będę mówił po pseudonimie, ale też niektórzy tak mówią pewnie do niego. Ale to ja będę mówił przecież, ja nie jestem jego kolegą. Się tylko siła, ja więc nie mówię. Znajomym. Ja tylko go znam, tak wiecie, z YouTube'a. To musiał nieźle, kurczę, zarobić na ten sprzęt swój. Nie mówię, ale powiem wam tak. Po co komu, na przykład jemu, 1200 giga dysku SSD. To rzeczywiście prawda. Po co tyle mu tego dysku? No ja tego, kurczę, nie wiem, nie wyobrażam sobie. Starczy, kurczę, nie wiem, 256 giga, ale po co 1200 aż? Ile mu tu kasy wyniosło? A wiem, na jego miejscu kupiłbym właśnie... Tak, naprawdę? Nie wiem, czy się opłaca w ogóle karty lepsze, to na przykład Titana. Titan, coś tam, ten 12 giga VRAM-u, czy jakoś tak się mówi. Ja bym na jego miejscu tyle kupił, to kartę lub... Naprawdę w to wierzysz? Troszkę mniej właśnie tego nie dysku mów, SSD. Bo ja to widziałem już te parametry. No już widziałem już tydzień temu, może około. Mniejsza z tym, bo ja to nagrywam właśnie w czwartek, to będzie, nie wiem kiedy pojawi się ten materiał. Dobra, nieważne. Pewnie dopiero połykęć, ale kto wie. Co ja będę mówił, przecież ja nagrywam pod rząd, kolejny raz powiem wam. Posłuchał niewłaściwie. No właśnie, kiedy mi się zechce, oczywiście. Tak, się tylko siła. Ja bym nie wziął tak chociaż, rzeczy. Nie wiem, zamiast nie tego, znaczy tego 1200 giga, nie, bym wziął chociaż, nie wiem, z 300, 400, ale tak nie ma tyle liczb, nie ma tyle liczb, właśnie, znaczy, nie ma takiej liczby właśnie 300 na przykład, bo jest, wiem, że jest 60, 120, 256 i jeszcze coś tam jeszcze. Ale mniejsza z tym, bo ja tam za bardzo się nie znam na tym. Się trzymam. Ale this is day, powiem wam, że nie w szkole widziałem na lekcji właśnie z panem jednym mam 17 sekund włączył się komputer, w ogóle do pulpitu, wiecie jak to jest. I kolega trzy programy włączył i otworzyły się momentalnie, w sekundę tak, może. Ale powiem wam, się zdziwiłem. A mój się włącza około... No, wiadomo, chyba pół minuty, 30 sekund około, jak ktoś nie wie. To tylko plotki. Minuta, 30 sekund około. Bo jeszcze tam aktualizacje, wiecie, te cholerne, których kudźwa nie lubię. Dobrze, że nie przechodziłem na tego dziesiątkę, bo to jest... Niektórzy to się w ogóle nie podoba, a niektórym się podoba. Ale mi za bardzo, w ogóle nie odpowiada ten system, w ogóle. Ponieważ tak, jak, ja to mówiłem już kiedyś, ale jeszcze raz wrócę do tego, usuwa programy niektóre, których właśnie nie chcemy, żeby on usuwał, wiecie jak to jest. Ponieważ na przykład w siódemce możecie sobie sami już usunąć go, ale w dziesiątce powiem wam, że to ich za przeproszenie popierdzieliło z tym czymś. To było oczywiste. I w ogóle nie można ściągać pirackich gier, bo od razu usuwa. A no siódemce w ogóle takiego czegoś nie ma, że nie usuwa w ogóle. O siódemce mówię, mowa teraz. No, mi tam zdarzy się ściągnąć coś tam i nagrać, ale... mało ściągam, przyznam się. Bo nie oszukujmy się, każdy ściąga na pewno. Ale tak to ostatnio tam nic nie ściągałem, w ogóle. W ogóle nic nie ściągałem, przyznaję się. Gocika mam oryginalnego, kiedyś pokazywałem wam. Trójkę też, właśnie mam dwa razy właśnie Gocika. Oj, przepraszam, nawet trzy razy, bo jeszcze z Mierzłogów. Dwa razy. Na dwóch płytach właśnie. Bo kiedyś sobie kupiłem właśnie przed wakacjami jeszcze w czerwcu. Właśnie nic jeszcze kupiłem sobie dziwi. Ten, jak to się nazywa? Właśnie ten Gamebooka, Gothic 2 właśnie Gamebook. No wiecie, jest książka z grą właśnie i ode fajnie. Ponieważ 5 dych to jest, powiem wam, mało!
Gdybym kupował na przykład Wiedźmina. Wiedźmina na przykład, co nie? Trójka kosztuje 120 koło. Różnie jest właśnie teraz. Ponieważ to promocje, bo gra już wyższa o 4 miesiące temu 5. Powiem wam, że momentalnie ten czas kurczę leci. Momentalnie. Niedługo zaraz będzie 2 lata już jak jestem na YouTubie. Serio, kurczę, szybko to leci w ogóle ten czas. Ale też niedługo już będzie właśnie 400 filmów na YouTubie też. Zostało chyba niecałe 40 jeszcze do 400, 40 około, bo mam już chyba, nie wiem, tam już, jak ja przeżyłem przecież te poprzednie odcinki, to będzie 360 ileś właśnie, ale co ja będę mówił wam, przecież wy to i tak to obejrzycie to dopiero po tym, jak nagrywam teraz właśnie, a nie naprawdę wcześniej, jak komuś się zechce w ogóle te oglądać, nie wiem, różnie 40 minus 45, wiecie, ja chcę jak najwięcej właśnie zrobić. Jeszcze raz wam będę wam mówił. Jeszcze raz, ostatni raz już, tak, że ja chcę jak najwięcej. Kudźmy, myślałem, że wypadł z cyrkla ten. Takie coś. Nikt się niczego nie takie coś kujące, a to jednak nie wypadło. Ja się przestraszyłem. Takiego zwida miałem. I tak, chcę jak najwięcej zrobić na odcinku misji właśnie tutaj. Ja chcę jak najszybciej właśnie skończyć serię. Ode mnie ponieważ, nikt się niczego nie dowie. Ponieważ, no wiecie, chcę zacząć... To rzeczywiście prawda. Oj Boże, nie wiem jak wam to powiedzieć, kurczę. Naprawdę tak ostatni... Wiem, powtarzam się, kurczę, co odcinek o tym czymś, że... Sam by na to nie wpadł. Mówię o tym cały czas, ale ostatni raz powiem wam... Czy to się kiedykolwiek zmieni? Chcę jak najszybciej skończyć właśnie to. To tak myślę sobie. Nie problem. Powiem wam dopiero te... w tym odcinku, w tym co nagrywam teraz. Że te horrory będą dopiero pewnie po nowym roku. Ponieważ tak, amnezja... To jest krótki. Nam chyba mało zostało już do przejścia tej gry. Oczywiste. Lecz... Nie wiem, bo dawno nie grałem już to. Bo ponad od tamtej pory już nie nagrywam tego. Można ufać. Ponad chyba 3 tygodnie będzie zaraz. On nawet nie wie, jak a mówiłem, że ja to skończę kućwa w październiku pod koniec, a ja tu już jest prawie połowa grudnia już. Wiem, opierdzielałem się, ale co ja będę mówił przecież. Niektórzy to w ogóle jeszcze tego nagrali, ale nie przeszli tego do końca. W ogóle, na przykład, nie będę już mówił wam, kto taki, pewnie się już wiecie, pewnie się domyślacie. Ale dobra, to się nigdy jeszcze nie sobie tutaj porozmawiajmy z nim. Opowiedz mi coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami, mieli ze sobą wszystko, tą stal, wytrychy, inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili, Morgan i Bill szukali ich. Ale bezskutecznie. Bill był szczególnie smutny, bo jest młody. Inni przyjęli to ze spokojem. Utrata dóbr nie jest niczym wielkim. Dobra. Było tego ze dwa... Musi po prostu więcej ćwiczyć. No dobra. Potrzebny mi pancerz bandytów. Chcesz tam iść? Od kiedy bandyci odkryją, że nie jesteś jedny? Wiesz, gdzie mógłbym. Nigdy się nie poddajesz, co? Liczy się tylko siła. No, może wciąż lepiej. Może ci go dać. Okej, dobra. A jak się dostać? Chcesz podwędzić coś, co należy do Grega? Kiedy kapitan opuszczał nasz obóz, polecił Francisowi pil... Okej. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? To nasz skarbnik. Skarbnik, wow. Ufa. To dlatego fajnie powierzył mu zastępstwo. Chociaż reszta chłopaków nie szanuje go zbytnio. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Samuelem. Siedzi w małej jaskini na północ stąd. Samuel wie prawie wszystko, prawie wszystkich. Samuel wie wszystko, prawie o wszystkim. No nieźle powiedział, fajnie. Nie można na tym polegać. Dobra. Spraw brakuje dwóch. Tak, do cholery! Aha, dobra. To żadna tajemnica. Możesz... Nie. Dobra. Nie wie, komu wierzyć. Masz może... Jeśli chcesz pohandlować... Dobra. Okej, co my tu mamy? Opuszczony skip, ta... Zbroja bandyty. A mam już to, o fajnie, mam to misję, jest, fajnie. No dobra. Mnie to teraz, już nic nie tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Aha, gdzie jest nikt mi o tym nie mówił.
Co tu robi kućwa Owen, jak on był tam, kućwa? Ale tyś... Kurde, chłopie! Ich jest dwie sztuki tam? Jeden tam, a drugi tu? Co jest do pana? Nie no, beka jest tej gry, po prostu jest. Kurde! Ale te postacie się bugują. Niedawno był tam, a teraz już jest tu. No nie ogarniam tego w ogóle. Jeszcze takie informacje właśnie. Tak powiem wam. Że... Chcę sobie skończyć gucika spokojnie, wiecie. Tylko tyle powiem wam na razie informacje. Na razie... Żadnych... horrorów... nie będzie. Na razie nie będzie właśnie tam żadnych horrorów, jak nie skończę gucika. Zobaczymy już, jak nam to wyjdzie. Może w... Może, jak będę jeszcze miał czas, sobie nagram... dokończę tego. Ale nie będę wam obiecywał na razie. Nie, na razie nie będę wam obiecywał. Na razie nie będę mówił, nie. Nie, na razie dam sobie spokój z tym. Jeżeli nie zapomnę. Na razie dam sobie spokój. A zobaczymy jeszcze, jak tam będzie. Bo chciałem sobie nagrać do końca właśnie. Bo nam chyba też zostało mało do przejścia tego. Call of Jared, właśnie w język krwi. I ja bym to przeszedł sobie. W ogóle... znaczy nagrywać i wiecie. Przespać to. I kiedyś tam opublikować na publiczny. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało w ogóle, wiecie, bo na razie to sobie... Na razie to zajmuję się gucikiem właśnie na razie, nic nie nagrywam żadnych innych serii. Na razie sobie gucika się skończyć. Ale może też się tak zdarzyć, że mogę nagrać na przykład Call of Juarez właśnie w język krwi. Tak myślę sobie, żeby to zrobić. Nie wiem, ile nam zostało jeszcze do końca gry, nie mogę wam teraz powiedzieć, bo... Muszę jeszcze do tej pory, do tego momentu przejść jeszcze. O, to jeszcze trochę nam zajmie pewnie. Troszkę. Właśnie Wormsy jeszcze, no tak, bym zapomniał. Wormsach to jest też dużo nam zostało jeszcze do przejścia. Co tam jeszcze, czekajcie, sobie muszę przypomnieć raz w tej chwili. Czy w ogóle w tym odcinku muszę przypomnieć, co tam jeszcze miałem. Co tam jeszcze mam powiedzieć właśnie wam, moi drodzy. Amnezja. Amnezja... Nie wiem, ile tych odcinków jest. Kurczę. Chyba też tam zostało mało już. Już do tej pory, do tego momentu przyszedłem, już fajnie. No czy prawie do tego momentu, bo jestem właśnie, mogę wam powiedzieć, bo jak miałem właśnie ostatnio ten reinstall systemu właśnie, to wszystkie programy właśnie, te nawet te directy właśnie, nie directy i tak dalej właśnie się posuwały, wszystko, musiałem zainstalować od nowa. Gry też, bo kupowałem sobie na pendrive'a, tylko coś tam jakiś błąd miałem, wiecie, wyskakiwał właśnie. Ale już praktycznie koniec gry będzie przy tej amnezji. I tak myślę sobie kolejną część nagrać, wiecie, jakoś, nie wiem jakie tam są. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak tam to pójdzie jeszcze. W wolnej chwili sobie ponagrywam właśnie jeszcze ten horror. A myślę sobie ze dwa albo ze trzy odcinki takie długie zrobić, wiecie. Jeszcze, ale nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Jak coś, sobie sprawdzajcie często. Znaczy, często, może czasami, jak chcecie, oczywiście. Sprawdzajcie sobie tam w playlistach, czy nic nie dodałem ciekawego z amnezji właśnie, bo tak może się zdarzyć. Ale to na razie nie obiecuję wam, czy nagram, czy nie. Ale tak myślę, chciałem tak sobie zrobić, że... pod koniec grudnia, znaczy w święta przesłać sobie tę amnezję właśnie. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało w ogóle, wiecie. Tak sobie... w weekend siąść, ponagrywać właśnie w ten weekend, ale nie wiem, nie postaram się, nie wiem, może się postaram, nie wiem, zobaczymy jeszcze, porozmawiamy sobie z nim jeszcze. Szukam Angusa i nie mam pojęcia. Byliście przyjaciółmi, prawda? Wiem tylko,
że chcieli spotkać się z bandytami w jednej z pobliskich jaskiń. Pewnie gdzieś na wschód od obozu, ale nie wiem dokładnie gdzie. Nigdy tam nie byłem. Najlepiej będzie, jeśli zapytasz o to Jacka Ali. Okej, dobra. Aha, to on jest tam. Ten Jack tam. A, na początku tego obozu, okej. Dobra. No nie. Na razie. Nie wiem, czy postaram się nagrać tą amnezję, czy nie. Nie wiem, kurczę. Wolałbym sobie nagrać to. Bym miał święty spokój. Bym chociaż oszczędził trochę miejsca na dysku, chociaż te 2 giga, 3. Trochę. Ale nie będę wam na razie obiecywał nic. On jest tutaj? Czy gdzie on jest? Gdzie jest ten Jack? Ej no. On jest chyba z tej strony, co nie? Czekajcie. Tutaj? Ej no, gdzie on jest? Kurde, do jasnego pana. On jest chyba po tej stronie. Nie, serio, gdzie on jest, kurde? Ej no, przecież on dobył niedawno. Ale beka. Czekajcie, Jezu. Pośpię do rana i zobaczymy, czy on będzie. Bo on powinien... Kurde. A jest, dobra, mam, Jezu. Ale... Boże. Ale tak... Te tekstury znikają tutaj, zanikają w ogóle w tej... Właśnie w ty na tym obszarze. Znasz może Angusa i zapomnianej dolinie właśnie, bo do nie widziałem ich znaczy od jakiegoś Dar, czasu. O. W sumie nie miałbym nic przeciwko temu, że... Dlaczego? Ci obwiesie kręcą się zwykle w pobliżu jeziora, skutecznie odstraszając zwierzynę. A jak myślisz, nad którym jeziorem przebywają najczęściej? Pamiętasz nasze polowanie? Tak. Chyba w Kotlinie. Tam ich widywałem najczęściej. Okej, dobra. Aha, w Kotlinie to jest znaczy... Dobra, chwila. Czego on banki puszcza, ten Bezi? What the fuck? Beka po prostu jest. Czekajcie, która w ogóle jest godzina tutaj? 22. Ojojajaj. Jeszcze raz wam powiem. No nie wiem, kurczę. Postaram się. Właśnie nagrać tę amnezję, jeszcze dokończyć ją jak najszybciej właśnie. Tak myślę sobie nagrać... z kilka odcinków z tej gry. Znaczy, dokończyć już tę serię, żeby mieć już... święty spokój. Jak coś będę wam pisał jeszcze na Facebooku właśnie. Polecam, jak ktoś chce. Niech ich tam zlajkuje. Jak ktoś chce oczywiście. Nie nalegam, ale jak ktoś chce być właśnie to na bieżąco oczywiście ze mną. Znaczy, z moimi postami. To tam niech sobie polajkuje, jak chce oczywiście, wiecie jak to jest, kurczę. Nie każdy... Właśnie ma Facebooka i nie każdy właśnie... Może, tak powiem. A niektórzy, na przykład z mojej klasy, no prawie wszyscy. No prawie tam. Czekajcie, Kotlina. Gdzie jest Kotlina? Tutaj? Nie wiem. Chyba tak. Tylko tam pójdziemy. Tam pójdziemy i zakończymy odcinek, oczywiście, może. Jeszcze raz wam powiem, jeszcze raz wiem, cały czas mówię o tym, no, nagram do końca grę właśnie, w jakimś dniu, którymś, jak mi się zechce, o. Bo też tak może być, że mogę właśnie sprzątać, na przykład, nie wiem, w pokoju, w domu właśnie, cały dom. I może tak się stać, że nie będę miał w ogóle czasu, w ogóle. Ale tak po, chyba tak nie będzie mi się wydaje, ale kto wie jeszcze. Wiecie, dużo jeszcze może się zmienić właśnie. Jeszcze mogę kompa mi, znaczy komputer może mi się popsuć w każdym momencie właśnie, nie wiadomo. Właśnie. Masz, jest kolejny poziom! Zajebiście! No, zajebiście po prostu. Kurde, która w ogóle godzina jest, bo tu widzę.
Okej, dobra, widzimy się już w kolejnym odcinku. Bo już trochę długo, dużo trwa już ten odcinek. Dobra, to tu, mi się wydaje, że to jest tutaj ta kotlina. Na pewno, tylko albo jeszcze nie zakończymy sobie odcinka, jeszcze pójdziemy tutaj zobaczyć. Żartowałem jednak. Tylko właśnie, cholera jasne. Dobra, tylko chwila, bo tu nie ma żadnej jaskini, wiecie? Ej no. Ło, długi łuk, wow. Wow, fajnie, kurde, no nieźle. No nieźle, tylko nie wiem dlaczego. Czekajcie, kotlina, kotlina. Nie, to nie tu. Bo tu też jest kotlina, tylko... Albo to jest może tam... Nie, tam na pewno nie. Albo... Jaskinia, na pewno musi być jaskinia, tylko tyle wiem. A dalej to nie wiem, kurczę. Tak mi się wydaje, że tam jest jaskinia jakaś, ale... Na 100% nie jestem pewny właśnie. No dobra, nie wiem gdzie ta jaskinia jest, tak mniej więcej. Może tutaj, tu gdzie były te... Te gobliny dwa, nie wiem, kurczę. Bo to też jakoś tak dziwnie to wygląda, powiem wam. Nie, to na pewno nie tutaj, bo tu powinna być kotlina. Bo jeszcze kotlina jest tam... Tam dalej, wiecie, tam była jeszcze jakaś jaskinia. Nie, tam był, czekajcie, nie jaskinia. Tam był... Tam była przecież ten, ta jaskinia z tym, z teleportem właśnie. No dobra, nie będę się już rozgadywał, bo już tam i tak długo trwa ten odcinek. Widzimy się już oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.